Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu za zbawienie i ogrom łaski, jakimi nas wciąż obdarza nasz Ojciec, który jest w niebie. Dzisiaj przychodzimy przed ołtarz Chrystusowy z koronami dożynkowymi, z płodami ziemi, by w sposób szczególny podziękować za tegoroczne zbiory. Niech więc Bóg przyjmie to dziękczynienie i uwielbienie Jego miłości, bo jesteśmy świadomi, że wszystko, co mamy, nie jest tylko owocem pracy naszych rąk. Dary te pochodzą z wszechmocnej opatrzności, która karmi każde stworzenie. Na tej szczególnej Eucharystii serdecznie wszystkich witam. Witam przedstawicieli Urzędu Gminy Turawa z panem wójtem na czele. Witam przedstawicieli Rad Sołeckich Gminy Turawa z sołtysami na czele. Ich HSD Delegation aus Saalfeldehöhe, samt dem Bürgermeister Wolfgang Peter, herzlich willkommen. Witam wszystkich przybyłych gości, witam parafian, wszystkich tutaj zgromadzonych i zapraszam do tego uroczystego podziękowania za nasze zbiory Panu Bogu. Pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami. Twój Pan Bóg wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa kiwowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie niczego ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Twego Pana Boga za piękną ziemię, którą Ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał o Twoim Panu Bogu, lekceważąc przestrzeganie Jego poleceń, nakazów i praw, które ja Ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz. Gdy Ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto. I gdy wzrosną Twe dobra, niech się Twe serce nie unosi górą. Nie zapominaj o Twoim Panu Bogu, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię, wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie, chcąc Cię utrapić i wypróbować, aby Ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Obyś nie powiedział w sercu, to moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Pamiętaj o Twoim Panu Bogu, bo On udziela Ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić Ci się przymierze, jakie poprzysiągł Twoim przodkom. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Umiłowany, wielkim zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i zasadzkę oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. A bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi tłoganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boże, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Bogaty na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania.
Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny. Niech będą hojni, uspołecznieni. Odkładając do serca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, a osiągnąć prawdziwe życie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.